Lokale wyborcze są już zamknięte. Krzysztof Jezierski, witam i zapraszam na wieczorne wyborcze wydanie Obiektywu. Na język migowy tłumaczy Krzysztof Cis. A zaczynamy od tego, co interesuje nas najbardziej. To wyniki sondażu przeprowadzonego w czasie wyborów wśród osób głosujących. W wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zdobyło 41% poparcia. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało niespełna 21% uprawnionych. Według wyników Exit Poll miejsce trzecie to Trzecia Droga. Na Koalicyjny Komitet Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosowało w Podlaskiem prawie 17% wyborców. Czwarte miejsce dla Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców, ponad 13% poparcia. Miejsce piąte to Lewica, a jej wynik niecałe 3,5%. Dalej Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy, niespełna 2% poparcia i inne komitety startujące do Sejmiku, niecałe 3%. Tak przedstawiają się prognozowane w naszym województwie wyniki do Sejmiku, a frekwencja w naszym regionie wyniosła niecałe 52%. I jest odrobinę wyższa od frekwencji ogólnopolskiej, która wyniosła 51,5%.